Siemanko widzowie, witajcie na moim kanale, z tej strony Rolmet Games. Znajdujemy się na mapie Dzika Dolina z serii Spadek od Seniora. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się siewem jęczmienia. O, tutaj na tym polu. Tu na tym polu będziemy siać tutaj jęczmień. Poprzednio orałem tutaj, nagrywałem jak orałem te pole. No i zaś potem po orce tutaj sobie ładnie przebrunowałem te pole zaraz. Żeby teraz ładnie tu zasiedzieć, nie? No i tutaj pójdę tutaj do góry. No już siewnik uszykowany, tutaj zestaw 30 z siewnikiem. Siewnik to jest ze starej produkcji, też jest tutaj konny siewnik przerobiony na traktor tutaj. Tu dospawałem sobie taki, tu widzicie wieżyczkę i tutaj wzmocnienia takie, żeby to mi się nie urwało. No i na razie się trzyma, nie? Jeszcze da się tym siać tutaj zboże. Sam widzicie koła jeszcze takie wielkie, bo jeszcze był ciągany. Wiadomo, no koniem inaczej nie szło tego robić, jak tylko ciągnąć go. Rocznik to jest 65 tego siewnika. Mogę wam przybliżyć kamerę nawet. Włączę tu latarkę, bo mam. O, patrzcie sami. 1965. Fabryka maszyn rolniczych w Kutnie. O, tutaj taka naklejka i taki trochę go odnowiłem, nie, że tak powiem, bo strasznie wyglądał, żeby był porzewiały. No i teraz tak ładnie wygląda. O, tutaj tak, tutaj od tej strony wygląda tutaj. O, lejki, tu wszystko powymieniałem. Jeszcze w miarę to spełnia swoje tutaj zadanie, że tak powiem. Chociaż marzy mi się Poznaniak, bo ten kurczę blade to już jest przeżytek, nie. O, tu już tu pokrywę zamkniemy. No jadymy siać tutaj. Co 30 zapalimy. Co podniosę siewnik. I możemy jechać na pole. No widzicie, trochę ten traktor jest przebrudzony, bo ostatnio żem tutaj brunował, tak jak mówiłem wcześniej. No i się kurzyło trochę, nie? No i tutaj taki trochę zakurzony. No ale to mi na razie nie przeszkadza, że ten siew tutaj spokojnie wykonam tutaj na tym odcinku. A zaś w następnym odcinku myślę, że zrobimy jakiś odcinek tutaj z konserwacji może maszyn i tutaj trochę go umyjemy tutaj. Kombajn też trochę umyjemy, nasmarujemy na zimę. Żeby uszykować sprzęty na zimę. No i tak to by się tu prezentowało to wszystko. O, tu włączyli siewnik, tu sieje. Tutaj ilość nasion tutaj na metr kwadratowy to tutaj widzicie 280, muszę to zmienić, bo dużo wysiewa. Zrobię tutaj 160, tam się daje, że wystarczy w zupełności na metr kwadratowy. Prędkością jaką sieję to jest 15 km na godzinę. No nie jest ani za szybko, ani za wolno, myślę, że tak sam raz jest. Ja nie mówię, że za szybko, ale mi się wydaje, że jest ok, nie? Ja tam lubię tak siać. Zawsze co roku zboże rośnie, jest ładne, dorodne tutaj. Także nie było nigdy problemu z tym. Co najmniej może brakować w tym siewniku, to znaczników do ścieżek. No to tego brakuje, co prawda. No i tutaj nie idzie zamykać tych tutaj ścieżek, nie idzie robić tym siewnikiem niestety. O, żebym tutaj nie włączył ten bieg. O, już jedziemy dalej. No i tak sobie myślałem tutaj. Znowu w ten rowek wjechał, kurczę, blade. Muszę uważać tutaj, bo na jednym miejscu tam były kamienie wystające i bym w tamto nie wjechał, bo będzie problem coś po tym. Ostatnio bym tak wjechał, że łośkę niedługo bym urwał z przodu.
Taka to sytuacja. Tutaj widzicie, trochę kamieni tutaj leży. Takie małe kamienie, bo ostatnio brunowałem tutaj. No i takie kamienie mi się powyciągały z tej orki niestety. Ale to tam do siewu jakoś mocno nie przeszkadza mi tutaj, bo to są małe kamienie, więc jest spoko. Gorzej by były większe, no to wtedy bym musiał je pozbierać, bo wtedy by mi siewnik tutaj poniszczył, albo bym połamał tu rurki tutaj i te lejki. Mógłbyś być problem. Niestety. Tutaj widzicie, że mi się powoli ziarno chyba kończy, coś mi się wydaje. Sprawdzę. O, tu się otworzę. O, sami zobaczcie. O, tutaj sobie przybliżę mi kamerę trochę. O, o, tak malutko zostało. Trzeba dosypać. No, podejdziemy sobie tam bliżej. To zasypiemy do zboże. O kurde, jest to dźwigać, wam powiem. Jest zasypany ładnie, cyk. Możemy jechać dalej siać.
Ogólnie jakie plany mam na przyszłość tutaj, na tej gospodarstwie? To tak jak wspominałem wcześniej, w poprzednich odcinkach, tam chciałem zrobić tutaj za tą stodołą porządek, powycinać trochę drzew. No i tak myślałem, że tam zrobić takie miejsce na ogródek, trochę większy. Takie warzywka tam typowo co posiać i tutaj hodować. No i zaś potem sprzedawać, nie? Żeby coś z tego mieć, jakiś większy pieniądz, bo jak wiecie sami tutaj, z tych tutaj pól, co posiadam, to dużo tutaj nie zarobię. Tym bardziej, że mam mało wydajne maszyny tutaj, bo tylko jeden traktor, 30 i parę tutaj maszyn. Więc tym się nie dorobię tutaj majątku. I tak sobie pomyślałem, że może jakiś tutaj tunel foliowy sobie postawię, albo szklarnię, jeszcze zobaczę, jak mi starczy pieniędzy oczywiście. I tak, taki to jest plan mniej więcej. Tak myślałem sobie. A jak mi nie starczy na to szklarnię, to zrobię sobie na zewnątrz taki ale ogródek i tam posadzimy sałatę i jakieś może truskawki. Wszystko zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Miejmy nadzieję, że nam starczy na to czasu. O, tutaj widzicie szpaki, tutaj się widzi żywią, tutaj tych zboży, co zasiałem. No co prawda to zboże jest zaprawione, więc no nie wiem, czy to takie dobre jest, te zboże. Mogą się otruć te ptaki. O, i tutaj chyba widzę, że mi się ziarno skończyło. O, chyba tak. To jeszcze ten worek zasypię. Oj, spadł mi tu do środka. Zanim zdara ze mnie. O, leci. Czekajcie. O, tutaj się nie leci. No i takim to akcentem zakończymy ten odcinek. Dalej sobie skończę to po odcinku. No, spokojnie sobie tam zakończę. Także trzymcie się widzowie i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górze oraz zostawcie komentarz jakiś. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.